Witam serdecznie moim gościem Mateusz Wilk, Dom Weselny Sylwia. Witam serdecznie. Mateusz, ciężki, bardzo ciężki pojedynek dzisiaj w tym ostatnim meczu grupowym z drużyną Basta Garnitury. W czym tkwiła ten ciężar tego spotkania, w tym, że musieliście to spotkanie wygrać, żeby być pewny, że tak powiem, awansu do ćwierćfinału, czy bardziej w tym, że Bastek się bardzo, bardzo mocno postawił? No tak, nie powiem tak ogólnie na temat meczu. Myślę, że Bastek postawił bardzo nam ciężkie warunki w dzisiejszym meczu. Tak samo w lidze, gdzie graliśmy z nimi. Na pewno wyciągli wnioski z tego, jaki mamy swój styl. Na pewno wyciągli wnioski po meczu ligowym i dzisiaj było bardzo ciężko. Z tego, co mi się tam wydaje, jeśli chodzi o wgląd tabeli, to nam remis też wystarczył do awansu, ale wiadomo, za każdym razem wchodzimy po zwycięstwo i widać, że dzisiaj Bastek zrobił tak samo jak my. Naprawdę bardzo, bardzo ciężki. Pewnie jak wchodziliśmy tutaj na wywiad, powiedziałem, że dawno się już tak nie wybiegałem. Bardzo intensywny mecz i szybki. No, przy remisie byłaby ta matematyka, bo trzy drużyny prawdopodobnie by już były 6 punktami, ale macie zwycięstwo, macie awans. To spotkanie tak naprawdę z Bastkiem, jak byś ocenił w kategorii tych wszystkich spotkań? Czy to był najcięższy pojedynek do tej pory rozegrany w tym sezonie, czy były cięższe? Gdyby nie przerwa świąteczna, powiedziałbym, że był bardzo wyrównany i bardzo podobny do tego, co graliśmy w lidze, bo byliśmy w takim rytmie tygodniowym. A wiadomo, święta, każdy pojedzony, może mało wypoczęty poprzez świętowanie w domu z rodziną, więc wydaje mi się, że to był jeden z najcięższych meczy, które graliśmy do tej pory w tym sezonie i w lidze, i w pucharze. Jak wy to robicie, że kiedy przegrywacie, kiedy tablica pokazuje niemiłosiernie czas odbijający końcówkę spotkania, wy wyrównujecie, a w końcówce macie 1,5 minuty, spokojna gra, naprawdę spokojna, ułożona i tak wygrywacie na koniec. Jak to jest, że wszyscy grają, a na koniec zwycięża Sylwia? Fajne powiedzenie, zapamiętam to na przyszłość, ale wydaje mi się, że ciężko nam szło dzisiaj bardzo, jeśli chodzi o to zwycięstwo. Można powiedzieć, że je wyszarpaliśmy w ostatnich minutach meczu. A dlaczego tak się dzieje? Myślę, że za każdym razem gramy do końca, nieważne z kim byśmy grali. Czy gramy mecze super topowe, tak jak na przykład kiedyś, czy teraz będziemy też grać z Tyliczem, czy z każdą inną drużyną, która prezentuje wysoki poziom w Ekstraklasie. Myślę, że zawsze gramy o zwycięstwo i dążymy do tego zwycięstwa do samego końca. Gratulacje, dziękuję za wywiad. Dzięki serdecznie.